2 maja 2023 roku. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia. Czy też podcast Podcasting.info. Zaprasza Borys Kozielski. Witam serdecznie. Maj, piękny za oknem. 2 maja dzisiaj jest w ogóle, więc właściwie chyba nikogo nie ma. Wszyscy wyjechali na majówkę. Ja zostałem w domu, nadrabiam zaległości, o których opowiem troszkę później, a na razie kilka newsów z. No, które udało mi się wyłapać, i które wydają mi się bardzo no, takie ciekawe ciekawe I, i pochwalę się tym, co znalazłem. Przede wszystkim no, ciągle mówi się teraz o sztucznej inteligencji, więc oczywiście nie mogło zabraknąć sztucznej inteligencji w podcastach. I na razie takie wieszczenie o tym, że, że podcasty będą tworzone przez, przez sztuczną inteligencję od początku do końca i że stracimy przez to w ogóle pracę, że że, stracą, że, że podcasty przestaną mieć sens, no to w ogóle wydaje mi się, no, trochę na wyrost, ale posłuchajmy co ta sztuczna inteligencja w tej chwili już potrafi. My name is Nicole and I am a synthetic voice. My name is Dylan and I am a synthetic voice. My name is Dawson and I am a synthetic voice. I'm Don and I'm a synthetic voice. I'm Ken and I am a synthetic voice. My name is Lynn and I'm a synthetic voice. Hey, I'm Freddy. One morning I woke up and I've been stuck inside this computer ever since. Can someone let me out? My name is Kaylee and this is my synthetic voice. My name is Skip Kelly and this is the synthetic version of my voice. Ich bin Dave and this is my synthetic system. And we we are the the series. Series. We'll be right back after this synthetic commercial break. No I, I właśnie i warto jeszcze posłuchać takiej that syntetycznej reklamy. no? ale chyba wystarczy, bo ja obiecywałem, że w tym podcaście nie będzie reklam. <ścoughs> więc więc nie, nie wypada tutaj atakować was reklamami, ale jakość tego nagrania wydaje mi się bardzo wysoka i bardzo ciekawe, że, że to aż tak można dobrze dopracować. No, i pewnie będzie to dużo tańsze w tej chwili robienie takich reklam, jeśli zatrudni się do tego właśnie sztuczną inteligencję. No, na, na razie polskiego tutaj nie ma w, w, tych, w, w tych możliwościach. Jest Holenderski, angielski, niemiecki i chiński. Mandaryń, manda, mandaryński bodajże, to jest taki język tam ogólnie używany w Chinach. No ale jest to, jest to niezwykle niezwykle interesujące. Na pewno ciekaw jestem, czy ta muzyka, która tutaj w tej reklamie występowała, to czy rzeczywiście ona była też też. Syntetyzowana przez sztuczną inteligencję, czy to po prostu muzyka, która jest kupiona, wyprodukowana przez prawdziwą inteligencję, a nie sztuczną. No, wszystko to bardzo ciekawe i myślę, że to będzie temat do tego, żeby porozmawiać trochę o tym więcej. Na razie skończymy tego newsa, bo jest ze mną również połączył się Gades, czyli. Konrad, yy, tak, dobrze mówię? Konrad Leśniak. Zgadza się. Cześć, trochę słabo Cię słychać, muszę Cię zrobić głośniej. No właśnie, wiesz co, dzisiaj niestety muszę korzystać z takiego zestawu na głównego i przez to ta jakość dźwięku pewnie będzie dosyć tragiczna, ale. Nie mam nic innego pod ręką, więc. No ważne, żeby Tylko cię to było słychać. Ważne, żeby cię było słychać, bo nie powiedziałem o tym, że to jest no, nie pierwsza audycja, którą nagrywam na żywo z udziałem, z, udziałem, z możliwością udziału słuchaczy. Ale w tej chwili dopracowałem ten system i też komputery jak gdyby doszlusowały do, tego, do tych moich potrzeb, i, i teraz wydaje mi się to bardzo proste. Używam do tego Google Meet, który umożliwia wpuszczenie aż 100 osób, więc, więc chyba nie będzie z tym problemu. Miło mi, że ciebie widzę, ja nie ustawiłem kamerki sobie Konrad, więc wybacz, że, nie, że dzisiaj będzie bez kamerki. Może następnym razem uda mi się też kamerkę ustawić. Ale boję się Pewnie. troszkę, że będzie słabo z przekazywaniem prędkości, bo ja tutaj mam ciągle problemy, jak, jak robię na przykład live'a na, na Facebooku, to ciągle mi to jakoś tam. Nie, nie, nie gra tak, jak powinno grać. Większość, mam nadzieję, że tutaj osoby jakieś dołączą jeszcze przy następnych nagraniach, bo planuję każdy odcinek nagrywać już w ten sposób, więc będzie informacja o tym z wyprzedzeniem powiedzmy dwudniowym, trzydniowym, może tygodniowym, bo nie jestem w stanie aż tak dobrze e, zaplanować tego wszystkiego, ale będzie informacja i będzie można po prostu kliknąć. Na link, tak jak chyba ty to zrobiłeś, jak, jak to było, łatwe było, czy trudne było, jak to wygląda, Konrad? Wiesz co, bez, pro, bez problemu. Tam kliknąłem na ten link, który wysłałeś mi w wiadomości i praktycznie od razu mnie tutaj przeniosło, tylko musiałem dołączyć do tego pokoju i nie, nie, nie było żadnych problemów. No, to z mojej strony ja musiałem tylko uważać, czy ktoś wchodzi, czy nie, żeby żeby kliknąć w odpowiednim momencie, żeby nie przegapić tego, jak ktoś się dobija, i potem po, po, po 10 minutach patrzę, że ktoś się dobijał, a ja go nie wpuściłem, więc to, to też trzeba na to uważać. No dobrze, to może potem porozmawiamy troszkę o tej sztucznej inteligencji, bo pewnie też masz jakieś przemyślenia na ten temat. Ja polecę z pozostałymi newsami, może coś ci przyjdzie do głowy, żebyśmy mogli potem na końcu jeszcze skomentować te newsy, które tutaj się pojawiają i w ogóle te informacje, dobrze? Dobra. No tak, druga informacja o tym, że YouTube coraz bliżej podcastingu, coraz bliżej to znaczy w sensie, że coś robi ciągle. Ja mam wrażenie, że YouTube tak stara się nas, często, częstuje nas tymi informacjami, że po prostu co miesiąc stara się coś, coś zadziałać, żeby, żeby o tym było głośno, bo tak naprawdę to nic takiego się nie dzieje, ale ciągle jakaś informacja się pojawia, więc trudno o niej nie wspominać, dlatego że no, ja bardzo liczę na to, że YouTube będzie dość silnym graczem i ciekaw jestem, jak na, na, znaczy na, na rynku, że tak powiem, platform, platform podcastowych, bo do tej pory był na rynku. Podcastów wideo był takim monopolistą, można powiedzieć, jest nadal. Natomiast ciekaw jestem, jak jak, wej, jak podejdzie do, do podcastów, bo na razie stworzenie playlisty no to nic wielkiego. Ale tutaj w YouTube Music w Stanach Zjednoczonych można już określać swoje podcasty jako, znaczy, jako podcasty nie muzykę, tylko podcasty. I w dodatku odtwarzacz ma takie funkcje, jakie powinien mieć odtwarzacz podcastów, czyli na przykład można przeskoczyć o 30 sekund do przodu, 15 do tyłu, bo do tej pory w innych utworach to było niemożliwe, po prostu trzeba było przeskoczyć cały utwór. Można też słuchać podcastów z wyłączonym ekranem, co też jest, też jest nieoczywiste. No i na razie tylko w Stanach widocznie testują to. I obiecywany jest ciągle RSS, który ma jak gdyby automatycznie umieszczać podcasty w YouTube. Tylko zastanawiam się, bo do tej pory nie można umieszczać MP3, i, i nie wiem, czy to nastąpi razem, czy to będzie kolejny jakiś niósł, że o, już MP3-ki można teraz umieszczać, prawda? No bo okładki już w tych playlistach trzeba zdefiniować, więc teraz wystarczy tylko umożliwić wpuszczenie. MP3 do, do YouTube'a, nawet nie do YouTube'a Music, tylko do, do zwykłego YouTube'a, i wtedy już, już właściwie mamy pełny, pełny hosting dla podcastów. No ale zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie na razie kolejna informacja od YouTube'a, a tak naprawdę od Google'a o tym, że coś się dzieje tutaj w podcastach w YouTube. Kolejna informacja to trafiłem na fantastyczny fantastyczną stronę, która ma bardzo skomplikowany adres sovereignfeeds.com i szukałem tego, myślałem, że to chodzi o południowy, jakieś, o południe, tutaj jest Savern, a okazuje się, że chodzi o suwerenny, czyli jeśli przetłumaczycie sobie w Google tłumaczu słowo suwerenny na angielski, no to będzie ten sovereign. A potem feeds, czyli po prostu, no nie wiem jak to nazwać, RSS. No, feed to jest, nie wiem, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, już tak się często tego używa, tego słowa feed, że to trudno powiedzieć, i na końcu końcu.com. I tam to jest miejsce, dzięki któremu można zarządzać swoim własnym RSS-em nie oddając go w ręce platform hostingowych. I wydaje mi się, bardzo, bardzo interesujące to narzędzie, dlatego że przede wszystkim umożliwia dodawanie nowych tagów, które są niedostępne jeszcze na platformach hostingowych, takich jak Spreaker, takich jak no, Anchor, czyli podcast Spotify podcast. Na innych platformach też są niedostępne, są niewyświetlane najczęściej na razie w czytnikach, ale warto wiedzieć, co można będzie niedługo... Umieszczać, co już można umieszczać w, w RSS-ie, a co będzie prawdopodobnie niedługo czytane w, w czytnikach, i bardzo wzbogaci, wydaje mi się, ten nasz świat podcastowy, i wzbogaci jednocześnie RSS-a. Już ludzie tutaj wieszczyli, że koniec RSS-a, że on już się nie sprawdza, że to przestarzała technologia. Myślę, że to były głosy tych, którzy chcieli go zlikwidować, czyli rss zlikwidować, bo tym dużym firmom takim jak Spotify czy, czy Apple Podcasts, no, byłoby na rękę, żeby, żeby tego rss nie było i żeby, żeby po prostu korzystać tylko z ich czytników i w, u nich słuchać reklam, u nich komentować i do nich. Kierować cały ruch swoich słuchaczy. Natomiast no, ruch, o którym już mówiłem, czyli podcasting 2.0, rozwija się bardzo i właśnie tworzy i rozwija rss -a. Także jeśli ktoś chce zobaczyć, jak może wyglądać jego RSS. No to, to polecam ten serwis, zajrzeć do niego. Link oczywiście będzie w newsletterze. Każdy, kto jest zapisany na newslettera otrzyma tutaj te wszystkie notatki z tym linkiem również. No i warto się tym pobawić, żeby zobaczyć swój, swojego FIDA, na przykład, czy swojego RSS-a, odnaleźć. Nie wszystkie są, niestety, ale, ale można odnaleźć. Prawdopodobnie, jeśli jest w iTunes, to jest i również tutaj, czy w Apple Podcasts. No i zobaczyć, jak on wygląda, jak wygląda ten plik XML, czyli plik RSS, taki kodowy, i w jaki sposób dosyć łatwo można tutaj tworzyć kolejne odcinki. Ja kiedyś, jak, jak początkowaliśmy z serwisem Podcasty Info to była tam taka część dla podcasterów, która nazywała się Generator RSS, a dokładniej nazywały się to Budowniczy Roman. <noise> I on e, jak gdyby tworzył, e, tworzył RSS-a e, i można było dzięki temu wygenerować własnego RSS-a bez udziału hostingu. A z hostingu oczywiście darmowego można było korzystać, tylko trzeba było odpowiednie linki do plików MP3 podać wtedy. No, i widzę, że właśnie ten, ten suwerenny RSS, który tutaj jest dostępny, jest bardzo podobny, z tym, że jest rozbudowany właśnie o te nowe funkcje. Budowniczy roman skończył się w momencie, kiedy iTunes dodał możliwość, znaczy dodał kategoryzację plik, znaczy podcastów taką rozszerzoną, czyli że można było określić, że jest to seryjny podcast albo odcinkowy i można było określić odcinek jako normalny trial, i, i odcinek bonusowy. I to właśnie to właśnie jak gdyby zatrzymało rozwój budowniczego Romana. Zresztą inny program, który był na komputer, czyli to się chyba nazywało RSS building, czy coś takiego. Builder chyba. RSS Builder też, też jak gdyby no poddał się w tym momencie, bo już trzeba było to uzupełnić, a teraz tak dużo tych tagów wchodzi, że, że to już w ogóle wydaje się mało prawdopodobne, żeby, żeby za tym nadążyć, ale twórca jednego z nowych czytników, które też warto przetestować, który nazywa się CurioCaster, też tutaj muszę dodać linka do, do tego Curio Caster. No, właśnie, pomyślał, że brak jest tego elementu. Ja rzeczywiście nie mogłem znaleźć nigdzie takiego generatora RSS-ów, żeby po prostu nie mylić się i żeby nie robić tego poprzez hosting, który mam albo wykupiony, albo mam za darmo, tylko po prostu zrobić niezależny. No i w tej chwili zacząłem traktować ten RSS, który jest. Który jest dany mi przez hosting jako RSS źródłowy, a na podstawie tego źródłowego tworzę RSS-a publicznego, który jest całkowicie jak gdyby pod moją kontrolą, bo popieram z tej strony suwerennego RSS-a po prostu plik. XML, w formacie XML po zaktualizowaniu, po zmianie. No i też bardzo łatwo zarządzać tutaj dużą liczbą tych zmian, ewentualnie, które mają się odbyć w tym RSS-ie. Ja chyba za dużo mówię o tym, o tym suwerennym RSS-ie. Jak, jak ci przyjdzie do głowy Konrad? A, i widzę, że Jerzy też dołączył. Cześć Jerzy, witam Cię. To, to może o tym porozmawiamy, bo to temat może być nudny dla osób, które w ogóle to nie interesuje. Więc, więc może pominę już milczeniem ciąg dalszy, przejdę do następnego tematu. To jest temat, który wydaje mi się warto zaznaczyć, bo do tej pory Ankor był takim najlepszym hostingiem bezpłatnym. Dla takich początkujących czy, czy osób, które specjalnie nie przywiązują wagi do, do, techni do, do technikaliów, takich, o których mówiłem przed chwilką. Natomiast wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, że Spreaker w tej chwili jest według mnie lepszym hostingiem niż dawniej Anchor, czyli niż w tej chwili Spotify, pod, podcast, Spotify, jak to się nazywa? Spotify for podcasters, chyba. Więc czym się, czym się różni na plus? Przede wszystkim interfejsem. Wydaje mi się dużo ładniejszy. Dużo ładniejszy jest player, który uzyskujemy ze Spreakera też, co jest nie bez znaczenia. Druga rzecz to to, że umożliwia dodanie prefiksu, który generuje nam zewnętrzne, niezależne od Spreakera statystyki. Coś, co wydaje mi się dosyć istotne, może jeszcze nie w tej chwili, bo rynek reklamodawców w Polsce jest słaby, mały, dopiero się rozwija, ale za jakiś czas te statystyki będą chcieli widzieć nasi potencjalni współpracownicy, którzy będą chcieli tam ewentualnie jakoś z nami współpracować, będą chcieli wiedzieć i znać niezależne statystyki naszego podcastu, a nie jakieś od hostingu, które mogą być po prostu skrzywione przez to, że hosting, hostingowi po prostu zależy na tym, żeby te statystyki dobrze wyglądały. No, i od niedawna, czyli od chyba dwóch miesięcy, dwa miesiące temu to się stało, że jest za darmo spreaker. Oczywiście w podstawowej wersji, bez rozbudowanych statystyk, bez, które są być może niepotrzebne. Nawet nie wiem, czy ten prefiks można dodać w momencie, kiedy ma się taką bezpłatną subskrypcję, czy, czy ona się pojawia dopiero. Na wyższym poziomie, ale jest, no jest, to, jest to rzecz, którą, którą warto, warto zaznaczyć, no i to, że jest bardzo przyjazny. Nie można dodawać więcej kanałów podcastów niż jeden w tym bezpłatnym hostingu, natomiast ta bariera, która była do tej pory, że bodajże 5 godzin można było bezpłatnie publikować, no już w tej chwili została zdjęta i jest możliwość publikowania bezpłatnie, no tak długich i tak, tak dużo audycji jak tylko mamy na to ochotę, więc myślę, że warto zwrócić uwagę na Sprickera. Ja na pewno tworząc nowy kanał podcastu dla kogoś, prawdopodobnie już teraz będę korzystał raczej bardziej ze Sprickera niż z, z dawnego Ancora. No dawny Ankor to też ucieczka od nazwy, która, która zobowiązywała tą firmę do bezpłatności, że tak powiem, tego hostingu, więc być może, być może to jest jakiś zwrot w tym kierunku, żeby wprowadzić tutaj jakieś opłaty albo jakieś reklamy, których bardzo nie chcemy. Także to, to, to tyle, jeśli chodzi o newsy. Ja może przejdę jeszcze do statystyk i, i za chwilkę spróbujemy porozmawiać o, tym, o tych tematach, o których mówiłem wcześniej. Statystyki kwietnia wyglądają w ten sposób, że 34 kanały, statystyki oczywiście katalogu na podcasty info. 34 kanały musiałem skasować, dlatego że powyżej 100 prób wywołań było, a po prostu już nie ma tych podcastów, prawdopodobnie ktoś zrezygnował. No i w związku z tym jest ich w tej chwili w katalogu 7593. No tak, nie wiem, czy dojdziemy do tych 8000, bo tak powoli, powoli to idzie bardzo. Ale 16 przybyło od kwietnia, więc naprawdę, znaczy od początku kwietnia, więc naprawdę po odjęciu tych 34, czyli, czyli całkiem, całkiem nieźle. Natomiast jeśli chodzi o liczbę odcinków, to jest ich w kwietniu o 1121 mniej niż było w marcu. Więc naprawdę spory spadek. I tak samo o 74 mniej kanałów, Podcastów publikowało te odcinki i publikowało ich, znaczy z tych 7593, 1590 kanałów publikowało te 7404 odcinki, czyli o 1121 mniej niż w marcu. Muszę poprawić, bo potem to pójdzie. Napisałem w kwietniu, a to chodzi o marzec. No i w związku z tym częstotliwość też spadła z 11, z ponad 11 na ponad 10 odcinków na godzinę, co też nie jest, nie jest wcale mało, prawda, więc e, ciągle mamy tutaj przyrost. Ja tak zastanawiam się, gdzie jest ten sufit, gdzie jest, gdzie jest, ta, gdzie jest ta, możliwość taka, taka jak gdyby, gdzie, gdzie dojdziemy, czy to będzie 7, 7900, czy to będzie 8000, a może to jest 10000, tylko trzeba jeszcze żeby ludzie dowiedzieli się o tym, że, że, że można robić podcasty. No ale sporo osób rezygnuje. Coraz więcej osób, coraz więcej nowych kanałów jest już bardzo profesjonalnych i konkurencja staje się coraz, coraz większa. No dobrze, no to mamy już te tematy za sobą cieszę się, że, że jesteś ze mną, Konrad, bo może, może nawiążemy jakąś dyskusję na temat, tych, na temat tych, tych newsów, o których mówiłem. Co ty sądzisz na przykład o tej sztucznej inteligencji? To znaczy, wiesz, co jeśli można, to ja bym się najpierw odniósł do tych statystyk, bo ja zauważam, że jest taka spora sezonowość w wydawaniu nowych odcinków podcastów, że są te miesiące takie zimowo. Jesienne, no kiedy siłą rzeczy siedzi się w domu, no i można nagrywać wtedy nowe odcinki, wtedy są te duże przyrosty, wtedy dużo i regularnie pojawia się nowych odcinków w sieci, cały zbiór. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się już ładna pogoda, no to wtedy podcasty muszą rywalizować, nie wiem, z rowerem, z wyjściem, ze znajomymi itd. I prawdopodobnie z tego biorą się spadki. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale ja bym tak na to spojrzał. No ale czy obserwowałeś rzeczywiście takie, takie zachowania? To znaczy, czy rzeczywiście śledziłeś te statystyki w, w, no, w poprzednich miesiącach i tak zauważyłeś, że tak rzeczywiście się dzieje, że jest sezonowość? Wiesz co, globalnie na to patrzyłem tylko przez pryzmat wakacji. Na pewno jest tak, że w wakacje wychodzi mniej odcinków i takie coś już obserwowałem w zeszłym roku i dwa lata temu, bo między innymi moi dostawcy treści no, przestawali nadawać w wakacje albo nadawali tylko jeden odcinek na miesiąc zamiast co tydzień jak zwykle, no bo wiadomo, jadą gdzieś tam, no to nie nadają. Swoich zwyczajowych treści z domu. Więc na pewno wakacje są takim etapem, gdzie tych odcinków jest mniej. I wydaje mi się, że to by się zgadzało z tym, że wiesz, w marcu było więcej tych odcinków, w kwietniu nagle jest mniej, no bo zaczęła się wiosna. Wiem, tak, mhm. tak mi się wydaje, że jednak dla wielu podcasterów ten podcast to nie jest taka rzecz, że trzeba koniecznie co tydzień wydać odcinek czy tam co dzień. A wydaje się dla własnej przyjemności. No to jeśli akurat, nie wiem, trzeba pokopać działkę albo, nie wiem, pojechać na jezioro, to no są to, to ciekawsze są takie... zajęcia. Tak, tak. No, można się w tym też rozerwać. Nie? No ale widzisz, ale a... właśnie ja tego nie obserwuję, o czym ty mówisz. No, chciałoby się tak, to znaczy to jest takie troszkę, wydaje mi się, myślenie życzeniowe. To znaczy, że próbujesz dopasować do, do tego, jak to. Powinno wyglądać, no bo wydaje się, że rzeczywiście zimą więcej powinno się słuchać, nagrywać i, i latem też mniej będzie chętnych do tego, żeby robić te podcasty. Ja natomiast bardzo byłem zdziwiony, jak któregoś roku, już nie pamiętam, czy to w zeszłym roku, czy chyba jeszcze przed pandemią, to było tak, że wcale nie było mniej podcastów nowych latem. I to mnie bardzo zdziwiło, bo wydawałoby się, że, że to tak jak mówisz, że to jest takie logiczne, że, że ludzie wyjadą i nie będą nagrywać tych podcastów, a okazało się, że, że właśnie było równo. Nawet były tworzone takie, takie letnie szkoły. Jakieś podcastowe, więc podcasterzy tutaj wykazali się, mam, mam wrażenie, taką inicjatywą, żeby zagospodarować ten czas wakacyjny swoich słuchaczy, więc to, to, jest, to jest bardzo ciekawe. Można by było zrobić takie podsumowanie rzeczywiście i zobaczyć, jak to wygląda, z tym, że to jest na razie tak bardzo niestabilne, to znaczy z miesiąca na miesiąc to się tak bardzo zmienia, że tutaj chyba żadnego trendu nie wykryjemy, mam wrażenie. Wiesz, że to znaczy, jest. Znaczy co? Ja, ja mam wrażenie, że to też zależy od rodzajów podcastów, bo te podcasty, których ja słucham, na pewno mają ten trend, że w wakacje jest mniej odcinków. Aha, aha. Ale wydaje mi się, że to są takie bardziej właśnie podcasty, które wymagają jakiegoś przygotowania, na przykład jakiejś analizy historycznej, bo ja tego typu rzeczy słucham, albo jakiejś takiej pracy dziennikarskiej i być może latem jest po prostu trudniej o dostęp do nie wiem. Do bibliotek, czy do źródeł, czy do czegokolwiek. I ja na pewno wśród moich podcastów, które sobie subskrybuję, zauważam coś takiego. Z latem na pewno. Tutaj to był taki mój strzał, że być może właśnie zaczęła się wiosna, to być może już zaczyna się ten trend, że, że ludzie po prostu sobie trochę odpuszczają. Nie mówię, że tak jest, bo tutaj no, nie sprawdzałem tego rzeczywiście. No mogę tylko powiedzieć o tych podcastach, których ja słucham, że latem rzeczywiście wychodzi mniej odcinków. To, to na pewno. Mhm. Bo wiem, że nie, nie mam czego słuchać i zwykle latem sobie znajduję nowe kanały, żeby mieć, mieć co słuchać, jak jeżdżę rowerem na przykład. Nie? No widzisz, i to jest moment, kiedy mogą jak gdyby zdobyć Twoją uwagę nowe podcasty, zupełnie nie, 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 nie z tych zainteresowań, tak. które miałeś. Czyli ludzie, jak gdyby być może słuchacze szukają wtedy nowych, nowych kanałów, które, które ich zainteresują, prawda? Więc to wydaje mi się, że to Myślę, jest że dobry moment, moment, żeby zaczynać na przykład swoją przygodę mhm. z podcastingiem, i tak, żeby, żeby, już parę podcasting. odcinków, żeby już parę odcinków mieć, nie? żeby ten słuchacz, który przyjdzie, no to nie, że on posłucha sobie jednego odcinka 10 minut, no i on zapomni. Za chwilę, nie? bo to, była coś, to było coś nowego, więc to mu gdzieś umknie, ale jeśli to już będzie kilka odcinków, no to jeśli coś go tam wciągnie w tym podcaście, no to on już zostanie. My będziemy produkować nowo odcinki. No dokładnie, prawda. I, mhm. I już mamy słuchacza w kieszeni. No więc to może być rzeczywiście ciekawy, ciekawy pomysł na rozpoczęcie podcastowania. No, z pozostałych statystyk, ja tak tutaj dużych ruchów nie widzę w stosunku do tego, co się działo w ostatnim czasie. No, mieliśmy w ostatnim czasie ujemny przyrost, czyli jak gdyby nie spadło zamiast, zamiast rosnąć, ale od, no nie wiem, chyba od spokojnie mogę powiedzieć 10 lat. Obserwuję stały wzrost liczby kanałów, podcastów, sumarycznie, więc to jest naprawdę coś niesamowitego, że ciągle, z wyjątkiem jednego miesiąca, bodajże, w którym, w którym to się jakoś tam obsunęło, nie pamiętam, który to był miesiąc, ale pewnie trzeba będzie zajrzeć, bo to, to jakiś znaczący ten miesiąc był w związku z tym chyba. Natomiast no i to się tak utrzymuje, właśnie około 10 odcinków na godzinę średnio jest publikowanych, więc to jest naprawdę, no czyli już można by było chyba śmiało zrobić takie radio, które non-stop by nadawało przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wszystkie podcasty. Jeszcze na, na przykład trzeba by było pewnie parę usunąć, bo, bo trochę no jak średnio 40 minut ma odcinek, no to 10 odcinków nie zmieści się w ciągu godziny, prawda? Więc, więc to na pewno, na pewno jest, jest ciekawe. Nikt jeszcze no wiesz, czegoś wiesz. takiego nie zrobił, ale. Jeszcze Może. nadzieja w chat GPT, nie? też założy swój podcast. Też no będzie. właśnie, właśnie ta sztuczna inteligencja i te rozważania wydają mi się trochę mocno naciągane, ale, ale no fajnie sobie pomyśleć o tym, co, co, by, co by mogła zrobić taka sztuczna inteligencja. Ciekaw jestem, na ile, na ile te próbki, czyli na przykład takie podcasty wyprodukowane przez sztuczną inteligencję, w której rozmawia Joe Rogan z, ze Stevem Jobsem, na przykład. To jest taki słynny przykład. Hmm. Na ile one są takie, jak gdyby generowane organicznie, a na ile tam jest ingerencja kogoś, kto tego słuchał, zanim to zostało opublikowane? Bo mam wrażenie, mm -hmm. że zostały pousuwane takie jakieś mocno sztuczne fragmenty. Po to, żebyśmy jak gdyby zrozumieli, że to naprawdę jest bardzo podobne. Myślę, że dużo osób pracuje nad tym, żeby, żeby, żeby te, te, te próbki, które wychodzą na wierzch, żeby były bardzo dobrej jakości. No i tak samo ta firma, którą tutaj puszczałem, prawda, czyli ona ma syntetyczne głosy, czyli po prostu. To nie są osoby fizyczne, tylko wymyślone przez sztuczną inteligencję, które można zatrudniać do czytania różnych takich fragmentów. Też myślę, że tutaj to jest bardzo podrasowane. Ale z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje z, na przykład z, z transkrypcjami w tej chwili, no to, to to jest niesamowity rozwój, prawda? I to wydaje się, że, że rzeczywiście jakość transkrypcji w tej chwili jest naprawdę. Coraz wyższa, pewnie również dzięki temu, że, że te mechanizmy uczące się mają coraz więcej danych i coraz więcej potrafią, coraz lepiej to potrafią analizować. Nie? Tak, no, mi się wydaje, że to jest już raczej nie do powstrzymania. Nie? W tym momencie, kiedy jakby cały świat się dowiedział, na jakim to jest obecnie etapie rozwoju, to jest to już teraz nie do zatrzymania. Bo rzeczywiście był taki moment, kiedy no, zaczęło się słyszeć o tej sztucznej inteligencji, pojawiała się ona w filmach na przykład, ale to ludzie tak sobie mówili, a no tak, tam w Hollywood wszystko jest możliwe, jakoś to sobie tam działa, nie? ale w, w tym zeszłym roku, tak naprawdę już pod koniec, było widać, że pojawiły się te mechanizmy konwersacyjne, że można było się zalogować, porozmawiać sobie z tą sztuczną inteligencją. I wtedy ludziom zaczęły się otwierać oczy, że, wow, to już jest na takim etapie, że rzeczywiście bez żadnej asysty można sobie porozmawiać, zapytać o coś, dostaje się powiedzmy, że w miarę sensowne odpowiedzi. Tutaj, jeśli chodzi o jakąś wiarygodność tego, co, co dostarcza taki chat GPT, na przykład, no to ja nie jestem do końca pewny, czy tutaj zawsze warto polegać na tym. Tutaj weryfikacja wydaje mi się teraz jest jeszcze ważniejsza niż wcześniej była, bo rzeczywiście ludzie mają teraz taką tendencję, że wpadli w taki zachwyt, że już teraz cokolwiek powie sztuczna inteligencja, no tak. to no przecież ona na pewno wszystko sprawdziła, ma dostęp do tylu tysięcy dokumentów, więc co ja mogę tu dodać, co ja mogę sprawdzić. No ale Wydaje często że... bzdury mówi właśnie ta inteligencja. tak. Jest tak, tak taka no, półinteligencja, powiedziałbym. Ten, ten słynny przykład z psem w oponie. Nie? Tak, jaki? Był taki, taki tekst, czy, czy ile psi musi być w oponie, nie? w sensie jakie ciśnienie musi być. A sztuczna inteligencja to zrozumiała, że pies w oponie i że żadnego psa nie można do opony wkładać, bo to może się źle skończyć Aha. i dla psa, i dla rowerzysty. I, i tutaj już, już wychodzą takie proste nieporozumienia, ale myślę, że teraz będzie nam jeszcze trudniej dociec do tego, jaka jest faktycznie prawda. Bo ja już czytałem kilka takich artykułów na temat tego, jak bardzo wiarygodnie chat GPT potrafi przedstawić niektóre informacje. Mm -hmm. I tak naprawdę łącznie z tym, że podaje na przykład jakąś fajkową listę biografii, które tak, tak. na przykład jacyś mm -hmm. naukowcy nie napisali, ale on tutaj ma, ma całkiem sensowne tytuły dla nich, <noise> prawdziwe nazwiska. I człowiek kiedy to widzi, i on tego nie zweryfikuje, rzeczywiście nie chwyci tych czasopism, nie sprawdzi. Czy tam były takie publikacje, czy nie, no to nie jest, nie jest w ogóle w stanie tego zrobić. I tutaj ChatGPT rzeczywiście jest trochę podobny do dziecka, prawda? Że dzieci czasem też zrobią zadanie domowe. Zrobiłeś, a z czego to jest? A z tego, z tego, z tego, z tego. A dopiero jak się sprawdzi, to widać, że dziecko tak. jest takie sprytne, że jak coś tam napisze, dobra, to zwykle dorośli machną ręką i będzie dobrze. I, i ChatGPT. Też wydaje mi się, ma takie mechanizmy, że dobra, coś tam pokażemy temu człowiekowi, on z reguły po prostu machnie ręką, powie, że dobra, jest fajnie. A tak naprawdę nie, nie do końca to będzie prawda. Więc... No ale to wiesz, ja widziałbym w tym raczej sporą zaletę, dlatego że będziemy bardziej ostrożni i będziemy podchodzić bardziej ostrożnie do tego, co nam się mówi, i już nie będziemy tak wierzyć na, na twarz, że tak powiem, tylko, tylko trzeba będzie to weryfikować. I bardzo ciekawy tutaj artykuł, a właściwie wystąpienie Jana Wróbla, takiego publicysty, dodaje tutaj do. Newslettera, które można zobaczyć na jego stronie, znaczy można posłuchać go na stronie jego w Wikipedii, w Wikipedii Jan Wróbel, Jak się wpisze, no to tam audio, które dodałem właśnie z, z jego wystąpienia, jest na temat ten, że to było na, na, z okazji dziesięciolecia Wikipedii. Na temat tego, jak ważnym jest to, że. W Wikipedii jest jasno napisane, że to są niezweryfikowane, że trzeba poprawić ten artykuł, że to jest, że trzeba uważać, żeby nie, nie brać tego za prawdę objawioną, tylko żeby po prostu weryfikować to wszystko, co się tam mówi. On mówi, on jest nauczycielem w, w społecznym liceum i zawsze to podaje jako przykład właśnie swoim uczniom: że słuchajcie, nie w encyklopedii była prawda objawiona, prawda? W encyklopediach takich drukowanych. I to była prawda. Natomiast tam też były błędy. A w Wikipedii zaznacza się, że to jest być może niepewne, tutaj trzeba poprawić, tam trzeba uważać, że na medyczne na przykład porady, no to w ogóle lepiej nie brać tego pod uwagę, tylko zwrócić się do lekarza, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że teraz, jak będzie dużo takich fake newsów, właśnie ze sztucznej inteligencji. Czy będziemy mieli świadomość tego, że jest ich więcej? No to będziemy musieli tak jeszcze bardziej ostrożnie podchodzić do wszystkiego, co nam się pokazuje. Ale co, widzisz jak gdyby przyszłość sztucznej inteligencji w podcastach, bo ja bardziej widzę, że radio zdominuje taka sztuczna inteligencja. To znaczy wiesz co, wydaje mi się, że ten eksperyment, który w Stanach wykonano, gdzie działa jakaś taka rozgłośnia oparta na sztucznej inteligencji, to wydaje mi się, że w takich kwestiach jak właśnie, nie wiem, wyszukiwanie jakichś informacji, czytanie tego, takie automatyczne przygotowywanie jakichś playlist z, z muzyką, no to to nie są jakieś skomplikowane rzeczy i faktycznie do takiego radia, które ma Ci uprzyjemnić jazdę jakąś tam autostradą, gdzie jedziesz 8 godzin przez te Stany na przykład i sobie słuchasz jakiejś, nie wiem, muzyki country przedzielonej newsami, no to jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o publicystykę, to tu bym właśnie był bardziej ostrożny i raczej nie dawał niczego live, bo jak to już pójdzie w eter, to będzie uznawane jako zweryfikowane, jeśli to będzie pod szyldem jakiejś stacji radiowej zwłaszcza. Nie? Jeśli to będzie jakieś, jakieś zredagowane, tak jak wcześniej wspomniałeś, nie? że ktoś to przejrzy, powie, a nie, no to jest jakaś bzdura ewidentna, zweryfikujemy i poprawimy. Nie? No to jeśli sztuczna inteligencja będzie występowała na żywo jako ekspert i będzie mogła tam te swoje Jakieś, no niekoniecznie zweryfikowane dane przekazywać, to tego bym się troszkę jednak obawiał, bo mimo wszystko, mimo tego, że ludzie mają już teraz jakąś tam świadomość, na przykład wyników wyszukiwarki, nikt nie bierze od razu, że to jest wiarygodne, wszystko, mm -hmm. co tam ta wyszukiwarka wypluje, to jednak z tym czatem to jest trochę coś innego, mimo wszystko, bo tu już może nastąpić oderwanie od komputerów, jeśli ktoś słucha radia jako radia. Jest przyzwyczajony do tego, że przez 50 lat w tym radiu jednak mówiono na ogół coś sprawdzonego i prawdziwego, i on stamtąd zacznie słyszeć takie fake newsy, których nikt nie zweryfikował. No to wydaje mi się, że może w to wierzyć mimo wszystko. Nie? Więc tu no to trzeba będzie pewnie zaznaczać, że to jest rozgłośnia, która jest wolna od GMO, tak? I wolna A, no, od, od, od sztucznej inteligencji. Od ale wiesz, ja myślę o takim radiu, którego mi brakuje już od dawna, żeby miała spersonalizowane wiadomości na przykład. Mnie na przykład sport kompletnie nie interesuje. I radia, radio, w którym są wiadomości, a na koniec jest jeszcze 5 minut tych wiadomości, jeszcze 5 minut wiadomości sportowych, no to po prostu dla mnie jest no, trudno słuchać takiego radia. Na pewno chciałbym więcej słuchać wiadomości naukowych, na przykład, więcej wiadomości z Warszawy, bo tutaj mieszkam, czy nawet z zacisza, na którym mieszkam, prawda, w dzielnicy Warszawy. i być może wydaje mi się, że, że będzie dosyć łatwo sobie takie radio, jak gdyby, no nie wiem, przygotować, określając na przykład, że muzyki, muzykę lubię taką, prawda, że pogodę chcę z mojego miejsca zamieszkania, ale wyjeżdżam za tydzień, więc chciałbym wiedzieć, jaka jest pogoda również w Katowicach, czy tam nie wiem, w Las Vegas, żeby się przygotowywać do tego. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są korki w tej chwili z zacisza do, do centrum. Czy są, czy omijać jakąś mińską, czy jakąś inną ulicę i pojechać inaczej, będąc jeszcze w domu? I, i dostać takie wiadomości, które mnie interesują wyjątkowo, a nie, a nie, że tak powiem, nie są jakieś takie ogólnie przystosowane, prawda? I, to, I myślę, że dosyć łatwo będzie niedługo zrobić takie radio. Już nie tych komentarzy ja nie chcę słuchać od, od sztucznej inteligencji, prawda? No bo to jest bez sensu prosić sztuczną inteligencję o komentarz w takich sprawach, które... Ale mogę poprosić o... Odtworzenie jakiegoś podcastu, który, w którym występują prawdziwe osoby, prawda, które komentują jakieś no konkretne tematy. Albo żeby, tak, tak. żeby te, te podcasty pojawiały się w tej playlistie tego radia, prawda, żeby były odtwarzane w tym radiu. No właśnie, ale zwróć uwagę, że już jesteśmy bardzo blisko tego etapu. No jeśli, by, jeśli byś się uparł, to możesz to już zrobić dzisiaj, jeśli masz smartfona. To masz tam wiadomości o korkach, masz tam, możesz sobie zrobić spersonalizowane newsy z jakichś portali możesz je sobie poskładać, możesz sobie zrobić playlistę Dokładnie. podcastów, na których ci zależy. Jedyne co to ta sztuczna inteligencja mogłaby ci to po prostu ułatwić. Miksować. Nie, że, mhm. Tak, tak, że w jakimś tam wspólnym, takim ładnym interfejsie, żebyś mógł sobie po prostu przerzucić parę stron i tu masz to, tu masz to, i możesz sobie wtedy to. Dokładnie. To no zbadać. Myślę, że tutaj przyszłość też RSS-a jest, bo ciągle ten RSS gdzieś tam jednak funkcjonuje, na przykład na blogach on ciągle funkcjonuje w WordPressie, prawda? Więc jeśli pojawi się jakiś mm -hmm. nowy wpis na blogu, no to fajnie byłoby, żeby te, to radio przeczytało, że tam jest nowy wpis i być może odczytało tego newsa, prawda, który jest na blogu? Tak, jakimś przyjemnym głosem. Prawda? Tak, tak. No wybranym głosem. Być może głosem. twoim własnym. Dlaczego no one? nie, to <laughs> nie idźmy w tą stronę. No ale to bardzo ciekawe, widzisz, ja myślę, że, że tutaj sztuczna inteligencja, jeśli ona będzie prawdziwa sztuczna inteligencja, bo na razie to wszystko są takie podróby, mam wrażenie, no to właśnie w takich rzeczach nam bardzo pomogą i, i będą bardzo, bardzo pomocne. No tak samo, wiesz, jeśli ja teraz zastanawiam się, jak wzbogacać moje audycje czy podcasty Nauka XXI wieku, na pewno fajnie by było, żeby cy cytat przeczytała jakaś inna osoba prawda, w, w podcaście. Żeby, żeby to nie był ja, tylko żeby, żeby to był jakiś inny głos, żeby słuchacz mógł usłyszeć, że to jest po prostu e, jakiś, e, jakiś cytat, prawda, żeby odróżnić to. No i do takich rzeczy wydaje mi się, że sztuczna inteligencja świetnie się nada. E, tak samo jak myślę, że. Kwestia transkrypcji. Ja już przestałem robić transkrypcję, bo widzę, to znaczy nie przestałem, niektóre robię w, w takim świetnym programie, który nazywa się My Good Tape. Nie wiem, czy, czy hmm. widziałeś, bo jakoś nie udało mi się przeskoczyć tego, żeby zainstalować sobie ten program, który ty polecałeś. Whisper, bodajże. tak. Chyba tak, to jest. Whisper, whisper. A, a pojawiła się, wiesz, taka nowa wersja, ja ci ją chyba nawet podesłałem. Tak. Mm -hmm. która jest ale napisana, jakoś nie przeskoczyłem tego wc. etapu, żeby z tego skorzystać. Tam coś za trudne było, instalacja tego, Aha. czy nie wiem, czy, czy wpisywanie, tak. bo tam chyba z poziomu kodu to trzeba jakoś wpisywać, o ile pamiętam. Nie, to było tylko w okienku: wskazujesz pliki, już sobie tam leci. No, ale wiesz co, Póki co bardzo łatwo jest korzystać z tej strony i dlatego hmm. dlatego nie mam potrzeby używania tego programu, który ty polecaszion tam gdzieś sobie leży, i czeka ewentualnie, jak mi się, nie wiem, skończy kredyt na tym, na tym My Good tape, ale, ale on to świetnie robi. W dodatku, tak jak ci już pokazywałem, to wrzucony ten, ta transkrypcja wrzucona do YouTube'a, jeszcze jest potem poprawiana przez YouTube'a, więc to jest w ogóle... Tak, to zauważyłem też. Zauważyłem, prawda? że on tam jeszcze zmiany jakieś wprowadza. Tak. Więc to jest, to jest takie zaskakujące, bo wydawałoby się, że no jak już przyjmie ten plik, no to OK, to on już nic z tym nie robi, prawda? Natomiast tutaj widać, że być może słysząc, jeszcze poprawia coś? No nie wiem, nie, to bardzo, bardzo dziwne nie i wiem, bardzo ciekawe. Może ma jakieś reguły. Może to nie jest akurat sztuczna inteligencja, tylko jakieś heurystyki są zrobione, że nie wiem, jakiś Styl pokrawia, poprawia tak? albo coś takiego. Tak, no nie wiem, coś, coś może być. Ale a, mo, a może że to nie jakieś jest takie najczęstsze błędy wykrywa, i, i poprawia je na stylistykę, muszę, jakoś taką bardziej poprawną, nie? No mhm. właśnie, no to muszę bardzo tak ciekawe być. jest. Mhm. No dobrze, to chyba wyczerpaliśmy tematy. Chyba, że masz jeszcze coś do, do omówienia. Nie, coś było jeszcze po, po SI, coś było po tej sztuce. No YouTube, który. A, YouTube, YouTube Aha, Music. Wiesz co, właśnie. właśnie, wiesz co? Bo ja tak czekam cały czas na tego YouTube'a, bo oni obiecują, nie wiem, od dwóch lat przynajmniej, że te podcasty tak zrobią, że nie będzie to już takie żmudne w przygotowaniu. Na razie się chyba bardziej skupili na słuchaczach, żeby to słuchacze mieli wygodniej. Natomiast twórcy niestety nadal muszą tworzyć filmiki ze statyczną grafiką, żeby to wrzucić. I tak się zastanawiam, że tak potężna firma jak Google, która no, powinna potrafić zrobić taki formularz typu wstaw grafikę, wstaw MP3 i masz gotowy podcast, dlaczego oni tego nie robią? To mnie właśnie zastanawia. <laughs> Takie... No ja mam no, to teorię na ten temat. Sprawa. Ja mam teorię na ten temat. Oni po prostu um, robią takie kroki, żeby wybadać też, jak podcasterzy będą um, się zachowywać. Nie otwierają wszystkiego naraz, tylko takie tutaj otworzą, jakieś tam drzwiczki, tam coś otworzą i patrzą, czy, czy, czy dużo ludzi z tego zaczyna korzystać, na ile tutaj i jak, on, jak oni z tego korzystają. Jeszcze w trakcie, jak już użytkownicy z tego korzystają, to jeszcze robią poprawki tego interfejsu, i to się zmienia. To jest oczywiste, o czym mówisz. Według mnie też to musi nastąpić, to znaczy, jest to no, niezrozumiałe, tak? że, że do tej pory tego nie zrobili, żeby mp 3 można było wrzucić. Z no właśnie, tym, że oni chcą to skierować w odpowiednie miejsce, bo już mieli parę pomysłów, było Google Play. Przecież pamiętasz, nie? To, był, to tak. był taki serwis podobny do Google Music, chyba, znaczy do YouTube Music, i musieli się wycofać z tego, no bo poszli gdzieś za daleko. Widocznie za dużo kroków zrobili w kierunku takim, jakim się im wydawało, że będzie dobrze, a, a użytkownicy powiedzieli: nie, 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 nie podoba mi się to, prawda? I zostali z tyłu, i oni już nie mogli się z tego wycofać, tylko postanowili zrobić coś nowego. Tak samo Google Podcasts, bodajże. No, też miało się szybciej rozwijać w tej chwili, jakoś tak przystopowało dosyć mocno, prawda? Nie, nie jest to czytnik, który tak, jest taki tak. rozwojowy. Te, ta osoba, która tam weszła do Google, taki młody człowiek, który zapowiadał, że w ciągu dwóch lat podwoi się liczba podcastów na świecie, dzięki temu, że w Google będzie można w, w wynikach wyszukiwania znajdować podcasty. Tak rzeczywiście się stało, że można było znajdować te podcasty, ale potem to nagle zniknęło. Co wydawało się jakimś takim dziwnym błędem Google'a, bo jak ktoś to zauważył, a konkretnie prowadzący audycję podniósł, zauważył, że, że nie ma tego już w tej chwili, że chyba Google się wycofuje w ogóle z Google Podcasts, no to oni to przywrócili nagle. <laughs> więc, więc tak nie za bardzo wiadomo o co chodzi, prawda? Czy oni. Wydaje mi się, że. No najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak, żeby to było w YouTube Music albo YouTube Podcasts, bo chyba jest taka strona podcasts.youtube.com z tym, że ona jest widoczna bodajże tylko w Stanach albo jest w ogóle przygotowywana dla podcastingu. Także myślę, że to, no to najbliższy rok, najbliższe dwa lata przyniesie tutaj chyba te rozwiązania. No właśnie, tylko pytanie, czy to nie będzie już trochę za późno. Tak mi się wydaje. A dlaczego za późno? Bo... Wiesz co? Mam wrażenie, że teraz jest bardzo duże, duża presja na to, żeby jednak skupiać się na treściach wideo, to znaczy połączonych wideo z audio oczywiście. I te podcasty są. Ja mam takie czasami wrażenie, że one są takim trochę niechcianym dzieckiem, nie? że no są, są ludzie, którzy słuchają, ale tak. A i to nie ma priorytetu na to. I, I właśnie YouTube jest tutaj idealnym przykładem, że zapowiadali, zapowiadali te podcasty. Potem jest wielka premiera, człowiek się rzuca, patrzy, a oni po prostu zrobili nową kategorię playlist, tak, że to będą te podcasty. I sobie mówisz, no, tyle, tyle zapowiadania i to jest jedyne, co zrobili. Nawet tym twórcom biednym nie ułatwili tego, żeby tworzyć te podcasty. A wydawałoby się, że właśnie to jest ta strona, od której powinno się zacząć, żeby tych podcastów przybyło, prawda? No bo na razie ludzie nie wrzucają na YouTube'a, no bo to trzeba filmik przygotować, a to trzeba coś tam zrobić. I te podcasty wchodzą oporne. Więc to jest taka typowo korporacyjna droga, że się tak wyrażę, która chodzi krętymi ścieżkami, jak tam komuś Excele wychodzą. I ona ma niewiele wspólnego z jakimiś badaniami, czy z takim zdroworozsądkowym podejściem, po prostu tak robimy, jak się jakiemuś menadżerowi tam zawidziało. Za I to jest dla mnie trochę takie, właśnie dziwne, no ale no co my możemy? No, musimy czekać po prostu, jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że nie, nie doprowadzi to do tego, że jednak te podcasty pozostaną takim trochę mniej atrakcyjnym dla reklamodawców, na przykład medium. A z tego się no, akurat jednak... bardzo cieszę. Ja też się cieszę, bo ja akurat nie, nie planuję i nie chcę mieć reklam u siebie, ale jednak dla dużej części osób podcast jest, czy yy, ma być takim miejscem na monetyzację, nie? żeby zarabiać na tym. No to, to ci ludzie będą odchodzić do stosowne. wideo i to, i to też no, mnie bardzo tak, cieszy tak. w sumie, bo to, to jest niepotrzebne tutaj i, i, i jeśli to jest tak niszowe, to y, ja mam na wrażenie, że słuchacze w końcu jak gdyby zrozumieją to, że bez ich finansowania, bez finansowania przez darowizny bezpośrednio dla, dla podcastera, to po prostu to znikną takie treści i, jeś, i tylko od nich no. będzie zależeć, czy te treści dalej będą widocznej. Dalej będzie taki podcaster miał jakby w jaki sposób utrzymać ten, ten swój mm -hmm. podcast, więc to myślę, że to jest, to jest akurat chyba dobre. Kwestia to to się tego, czy się to znajdą może... reklamodawcy, którzy będą chcieli w taką niszę wchodzić też, bo być może tak. Tak, no i pytanie też jest o polski rynek podcastowy, czy on nie jest za mały, żeby w ten sposób utrzymać na przykład dużą liczbę podcasterów, no, bo tak naprawdę, jak ja patrzę na siebie, to ja w sumie na podcasty wydaję prawie 200 zł miesięcznie, żeby tam różnym twórcom przekazać jakieś darowizny. Ale no to już jest jakby mój limit. No, ja nie będę przekazywał więcej. Więc jeśli znajdę jakiś podcast, który mnie też zaciekawi, będę tam chciał wspierać, no to pewnie będę musiał zrezygnować z któregoś dotychczasowego. I podejrzewam, że tak się będzie działo w większości wypadków, więc. Gdzieś jest ta, ta góra, ten sufit, ile ludzi mogą przekazywać w formie darowizn, no bo nie jesteś w stanie wspierać wszystkich. No, sufit, który, jeśli chodzi o, o ciebie, który płacisz za, za treści, które otrzymujesz, to prawdopodobnie jest, natomiast nie ma sufitu, jeśli chodzi o liczbę, znaczy procent słuchaczy, którzy są w stanie płacić, prawda? No bo to, to, to wygląda w tej chwili tak, że jest to około 4% słuchaczy. To, ktoś tam policzył w Stanach, oczywiście to nie, nie jest na polskim rynku, mhm. ale, ale tylko 4% słuchaczy, takich aktywnych słuchaczy, którzy rzeczywiście czerpią wartości z tego, co mówisz, jest, jest zaangażowanych również we wsparcie, dla tego, takie finansowe mhm. dla, dla tego podcastera, którego słuchają. I to niezależnie od tego, ile płacą. Niektórzy potrafią tak. płacić 200 zł miesięcznie, inni, inni płacą 3 zł miesięcznie. I to według mnie, mm -hmm. gdyby wiesz, gdybyś miał 1000 słuchaczy i każdy by płacił 3 zł miesięcznie, no to jest całkiem nieźle, prawda? Natomiast jeśli tylko 4% z, tego, z tych słuchaczy płaci w ogóle cokolwiek, no to nagle się robi, no nie, nie powiem problematyczne, ale robi się to trochę mało, prawda? I jak gdyby ten podcaster nie będzie miał jak się rozwijać. I być może w pewnym momencie po prostu znajdzie sobie jakąś inną ścieżkę, albo inny podcast zacznie robić, który będzie mu przynosił, po prostu będzie mógł z niego żyć, a z tego podcastu będzie musiał zrezygnować, bo nie będzie miał na niego czasu. Tak, tak. No i tutaj dochodzimy znowu do tych tam 8 tysięcy, nie? Czy te 8 tysięcy to już. Będzie ten sufit w przypadku polskiego rynku, że już więcej podcastów nie będzie powstawało, bo ludzie nie będą mogli znaleźć finansowania, bo no liczba słuchaczy też jest ograniczona. Nie? No mamy te 38 milionów powiedzmy obywateli, z tego jakiś procent słucha, z tego jest te 4%, które płaci. No więc można pewnie jakoś matematycznie, statystycznie wyznaczyć, ile podcastów jest w stanie być rentownymi. Nie? Czy przynajmniej mieć jakiś taki wpływ dla tego podcastera, który go usatysfakcjonuje. No Nawet... ale tutaj jeszcze jest wiesz taki aspekt, że to jest bardzo łatwo zrobić i bardzo tanio. Więc to wiesz, to po prostu y, niekoniecznie to ma z tym związek, prawda? No bo jeśli ktoś jest pasjonatem jakich, jakiegoś zagadnienia i szuka kontaktu z innymi pasjonatami, to jemu wystarczy 10 słuchaczy. I wcale nie musi, może to ja. po prostu, <laughs> może to dokłada, dokładać do tego jak gdyby cały czas, prawda? I to jest jak gdyby coś, co będzie robił, no nie wiem, no tak jak kupujesz gazetę, tak samo będziesz kupował, nie wiem, te hostingi i to wszystko, prawda? albo poświęcał czas na to, żeby przygotować taki podcast. No też optymalizacja podcastu jest istotna, bo w tej chwili już jest naprawdę coraz łatwiej. No, jeśli mówiłem tutaj o sprikerze, nie wspomniałem jeszcze o tym, że tam w sprikerze jest na przykład fantastyczne narzędzie do, do nagrywania podcastów. Czyli mhm. tak jak kiedyś było w, w Ankorze. Że można było bezpośrednio w Ankorze nagrywać podcast. Nie wiem, czy teraz to się w Spotify for tak, Podcasters tak. jest tak. Mhm. Natomiast w Spreakerze jest fantastyczne narzędzie, które nazywa się Studio Spreaker bodajże. I ja testowałem ostatnio na, na komórce swojej, po prostu rewelacyjnie nagrywa. Mhm. Brakuje jednej rzeczy, czyli właśnie aufonika jeszcze ewentualnie, żeby, żeby poprawić głośność. Ale naprawdę rewelacyjnie nagrywa, bo te funkcje Eufonika przejmują też smartfony, mam wrażenie. To znaczy, one tak, jak gdyby tak. mają te algorytmy, które, które tutaj prawdopodobnie wejdą do normalnego użycia i że to, że to będzie zupełnie normalne. Natomiast spriker, no to co zrobił z tym sprikerem studio, no po prostu jest rewelacyjne i też bardzo łatwe, mm -hmm. a jest to mało popularne, bo mniej rozpropagowane niż kiedyś Ankor, prawda? Instalator. Tak, no pod tym względem, jeśli chodzi o technologię, to jest niesamowity postęp, nie? w tym co było jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, Dokładnie. a jak teraz jest łatwo nagrać, przecież smartfony też mają coraz lepsze te mikrofony, są te narzędzia, które potrafią oczyś, o, oczyszczać, mhm. likwidować szumy, pogłos i tak dalej, bo to w ogóle nie ma porównania, nie? Tak, jeśli tak, tak chodzi to jest o ogóle... taki techniczny aspekt, a y, wydaje mi się, że już to, co y, teraz Staje się standardem, czyli właśnie to usuwanie zakłóceń, oczyszczanie, normalizacja i tak dalej, no to to się będzie stawało coraz powszechniejsze, bo ludzie już o tym wiedzą, już to się zaczęło robić popularne, więc każdy następny gracz, który wejdzie, no to będzie musiał siłą rzeczy się dostosować do tego, co już na rynku działa. Więc wydaje mi się, że to się upowszechni, nie? tak czy owak. Mm -hmm. To już też, też raczej nie ma od tego odwrotu, bo jak ludzie zażyli. A, koniec. Jak zażyli dobrego, to będą chcieli to dobre mieć. Tak no tak, myślę. Tak. Że... No pociąg już odjeżdża, bo tak rozmawiamy, rozmawiamy. 57 minut mam nagrania, więc to jest całkiem, całkiem sporo. Ale tak. fajnie, dziękuję, że, że przyszedłeś, że, że mogliśmy się spotkać. No ja dziękuję. No my jeszcze będziemy pracować wspólnie nad, nad nowym takim projektem, standard otwartego podcastingu, ale za wcześnie jeszcze, żeby coś na ten temat mówić, a wydaje się, że, że to jest coś, co warto zrobić, przynajmniej teraz, prawda? Bo też zmienia się rynek podcastingu i wydaje mi się, że bardzo fajnie, że tak się dużo dzieje i, i że, że on się prostuje. Także jeszcze bym tylko zwrócił Twoją uwagę na ten suwerenny RSS. Bo już, już zajrzałeś, bo ja ci podesłałem tego linka wcześniej, ale naprawdę on się zmienia, to znaczy, ja jak zaglądałem pierwszy raz, to tam niewiele było. Natomiast jak zajrzałem drugi raz, to patrzę, o kurczę, mogę zro zrobić to, mogę zrobić tamto. Na przykład, w, z Ankora staram się wyjść w tej chwili. I naukę XXI wieku właśnie korzystam z Ancora jako tylko hostingu do plików MP3, natomiast cały RSS jest wyniesiony na zewnątrz. Także, także będę, będę to testował dalej i wydaje mi się, że, że on jest, znaczy to rozwiązanie jest fantastyczne i, i w dodatku stale się rozwija na, na bieżąco. Jak A znalazłeś może sposób, jak w Spotify użyć własnego linku RSS? bo Spotify sobie to dziedziczy, wyciąga to z Ancora, nie? A ty musisz mieć osobny adres RSS, jeśli masz go gdzieś u siebie. Tak, tak. Mhm. I da, da się jakoś Spotifyowi to podesłać, żeby on jednak korzystał z twojego tak. tak? Oczywiście, że tak. A, tylko oczywiście. musisz mieć Spotify for Podcasters, ale nie platformę do, nie, nie hostingową platformę, tylko platformę podcastera. I tam można, tam można Spotifyowi powiedzieć, tutaj jest RSS, a nie ten z Ancora że to muszę się przyjrzeć. No, no to przyjrzyj się za miesiąc no, że się spotkamy bardzo. ponownie, albo zrobimy w ogóle jakąś oddzielną audycję na temat takich rzeczy, o jakich mówimy, które nas bardzo tak interesują. Jest. Ale nie wiem, czy słuchacze akurat podcastingu w Polsce interesują. To dzięki, no to do ja zobaczenia. Dzięki. Ja tylko przypomnę na jeszcze, że, że można oczywiście do mnie pisać, py zadawać pytanie i w cyklu kto pyta mniej błądzi. Jeden z ostatnich odcinków to 163. Co się dzieje ze statystykami? Zajrzyjcie, jeśli macie ochotę dowiedzieć się, jak to te statystyki wyglądają. No, kończy się muzyka, ja też już kończę. Do usłyszenia. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.